w swojej dziewczynie oświadczałem się. Byłem zbyt młody, więc nie wiedziałem, jak odpowiedzieć jej. Długo chodziłem, długo czekałem, zastanawiałem się. Mówię tych kwiatów, tak pomyślałem, ile mi uda mi się. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. 26 sierpnia 2019 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Ostoja na Gdańskich Stogach obchodzili uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, która patronuje tutejszej domowej kaplicy. Po mszy świętej, którą sprawował przyjaciel tej placówki, ksiądz Zygmunt Słomski, odpustowa feta przeniosła się do ogrodu. O pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Jeszcze raz witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Cały klub seniora, zaproszonych gości, naszych seniorów i wszystkich, którzy na dzień dzisiejszy przybyli. Odpust, czas zacząć. Na ostojowej estradzie pod wiatą królowała skoczna muzyka, którą z ulubionego instrumentu, jakim jest akordeon, wydobywał ksiądz Zygmunt. Pod słońcem iście włoskiego lata krzątali się uczestnicy grupy teatralnej, by zaprezentować stylizowany na italiańską modłę spektakl autorstwa Iwony Burczyk, opowiadający o zalotnym Don Spaghetti Valentino i czarującej kucharce Oriencie. Nie mogę. I ryms jak długi spadł na podłogę. Wesnął se! Tak się skończyło i to już koniec. Finito! 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 Śpiewamy jeszcze raz, uwaga! nadjeżdż, śniadamy razem, w kuchni pokonuje pieprz przeszkody. Więc wszyscy uolnięty chcą coś zjeść. Przystojna z kuchni jest i wszędzie znany. To pan gorący, owie wykąpany. Przepyszny don spaghetti Valentino. Smakołyk to prawdziwy, mówię wam. I śniadamy razem. Orietta, Orietta, Orietta. Spaghetti gotuje od lat. Jeszcze raz. Orietta, Orietta, Orietta. Ona odpaliła cały świat. Głównie oblegana, kiedy już od rana. Garka u Orienty, makarony są. Jak przystało na odpustowe jarmarki, było prawdziwe monidło, przy którym można było sobie zrobić jedyne w swoim rodzaju zdjęcie. Było wspólne śpiewanie i dynamiczne tańce oraz suto zastawiony stół. A przede wszystkim była radość ze wspólnego przeżywania tak pięknego dnia i nadzieja, że niebawem nadarzy się kolejna okazja do następnych spotkań, by Ostoja wciąż była miejscem, gdzie mieszkańcy i goście czują się tu po prostu dobrze. A gitary dźwięk swój urok miał. Dziś w komercji gra kapela, która ludzi uwesela i za kasę robi biznes szał. Dziś w komercji gra kapela, która ludzi uwesela i za kasę robi biznes show. W dzielnicy Gdańska Zaspa rozstaje. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie 12 czerwca 1987 roku sprawował Eucharystię dla świata pracy Ojciec Święty Jan Paweł II, mieści się pracownia bursztynnicza Mariusza Drapikowskiego. To tu, niemal w cieniu kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej, nieopodal pomnika Piotra naszych czasów, usytuowanego na placu trzeciego tysiąclecia, z ogromną pieczołowitością przez kilka miesięcy pisana była najszlachetniejszym z polskich kruszców, jantarowym złotem, szata dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Pisana, tak jak się pisze ikony. Inicjatywa powstania tej sukienki było w grudniu 2003 roku podczas audiencji u Ojca Świętego, kiedy wraz z całą rodziną i ojcem przeorem z Jasnej Góry byliśmy na takim spotkaniu opłatkowym u Ojca Świętego. I Ojciec Święty po prostu wyraził duże zainteresowanie moimi różnymi realizacjami, bursztynem. I wtedy zrodziła się myśl wykonania sukni bursztynowej dla obrazu jasnogórskiego, dla Matki Bożej. Byłem jako przeor Jasnej Góry z opłatkami Ojca Świętego i także na tej prywatnej audiencji był obecny pan Mariusz Drapikowski z żoną, z dwoma synami, z Kamilem i Andrzejem. Zbliżał się wielki jubileusz, 350 lat cudownej obrony Jasnej Góry. I w tym czasie powstała myśl, żeby Matka Boża otrzymała nadzwyczajną, przepiękną, wspaniałą sukienkę z bursztynu. Dążenia do zrealizowania sukni były zaraz po powrocie, już w Watykanie, ale zaraz po powrocie tak jakby usiłował się doprowadzić do tego, żeby tą suknię można było wykonać. Dzień, w którym odszedł Ojciec Święty, kiedy żeśmy wszyscy to tak ogromnie przeżyli, spowodował takie jakieś niezwykłe działania, które uwieńczyły się bardzo szybko sukcesem. Do realizacji upłynęło wiele czasu, ponieważ trzeba było znaleźć odpowiedniego sponsora, ponieważ to jest rzecz bardzo piękna, ale oczywiście kosztowna. Zapytanie o współpracę i współuczestniczenie w tej całej realizacji były skierowane do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. I tu odpowiedź była jednoznaczna i natychmiastowa. Tak, chcemy w tym uczestniczyć i będzie to dar 1,5 miliona członków kas oszczędnościowo-kredytowych, aby napisać tą suknię dla Matki Bożej. I dzięki temu fundatorowi ta suknia mogła być napisana takimi materiałami, w których nie oszczędzaliśmy na jakości kamieni, stąd najpiękniejsze bryły bursztynu się w tej sukni znalazły, berlanty, złoto. To wszystko było w darze dla Matki Bożej. Wykonanie sukni, napisanie jej zbiega się z wieloma ważnymi datami. Samo ogłoszenie wykonania, napisania w bursztynie sukni dla Matki Bożej było związane z taką datą jak 50. rocznica apelu jasnogórskiego, oddania Polski pod opiekę Matce Bożej. Było wiadomo, że zbliżają się takie rocznice jak 350. rocznica obrony Jasnej Góry, jak również 25 lat Solidarności, niezwykłego ruchu, który w modlitwie i zawierzeniu Matce Bożej zrodził się i doprowadził do daru wolności. Ten czas staraliśmy się upamiętnić w tym darze. Suknia jest nazywana suknią zawierzenia, ponieważ Ojciec Święty oddał się opiece Matce Bożej, zawierzył jej. Jego hasłem był totus tus. Sama praca nad tą suknią to też jest odpowiednie przygotowanie samego siebie do tej realizacji. Sposobu napisania tej sukni musiały zaistnieć najpierw tu w środku, we mnie, a dopiero później można było to przelać na materiał, na całą treść zawartą w tej całej sukni. Cieszę się, że i również to dzieło bursztynowej sukienki powstawało również przy tej współpracy, w cieniu tej Bożej Opatrzności, w cieniu naszej wspólnoty, w cieniu naszego kościoła w pobliżu Placu Papieskiego. Temu dziełu od początku starałem się przede wszystkim duchowo towarzyszyć. Cieszyłem się, odwiedzając miejsce, pracownię pana Mariusza, cieszyłem się z postępu każdej pracy. Wdzięczny jestem również mistrzowi, panu Mariuszowi Drapikowskiemu, za to, że od początku dzielił się tymi inicjatywami, że mogłem również go w tej drodze duchowo wzmacniać, bo to wielka sprawa. Każdy człowiek po prostu modli się tak, jak umie. Muzyk będzie wyrażał swoją modlitwę nutami, treścią muzyczną. Ja modlę się w taki sposób, jaki umiem, więc wykonałem tą suknię dla Matki Bożej. To jest ikona, więc tu wiele znaczeń jest również w samej sukni. Matka Boża, trzymając rękę pod piersią, wskazuje na Chrystusa jako drogę dla nas wszystkich, w jakim kierunku mamy się kierować ze swoimi dążeniami, myślami, z wiarą. W ikonografii róża jest symbolem jako droga do wieczności. Jeżeli Matka Boża różą wskazuje na Chrystusa, I odczytuje się to w sposób dość jednoznaczny, że drogą do wieczności dla nas ludzi jest Chrystus. Są tutaj również zawarte takie symbole w tej sukni Chrystusa. Tego rodzaju znak krzyża z wzniesionymi ramionami ku górze oznacza drzewo życia. Drzewo życia jest symbolem zmartwychwstania Chrystusa, a dla nas chrześcijan nie śmierć Chrystusa na krzyżu, a Jego zmartwychwstanie jest podstawą naszej wiary. Na sukni Matki Bożej znajdują się również lilie antygaweńskie. To jest znak, który określa królewskość osoby. Stąd ten znak pojawia się również na szacie Matki Bożej. Na złocie jest nałożona emalia, ona jest wypalana w piecu. Potem to jest inkrustowane złotem i wysadzane brylantami w gniazdach wcześniej rodowanych. W Bursztynie znalazło się wiele brylantów, aby ukazać, że dla nas zarówno brylant i bursztyn ze sobą pięknie współgrają i mogą wspólnie razem zaistnieć w najróżniejszych pracach. A jeżeli tworzymy suknię dla Matki Bożej, to z najcenniejszych materiałów, czyli z bursztynu i brylantów. Suknia jest nazywana suknią zawierzenia, ponieważ Ojciec Święty oddał się opiece Matce Bożej, zawierzył jej. I jego hasłem, mottem używanym był totus tus. Natomiast to miejsce symbolizuje też zdarzenie, które miało miejsce w 1430 roku. Była napaść husytów na zakon jasnogórski w celach rabunkowych. Wymordowano znaczną część zakonników. Suknia została w tym czasie zbezczeszczona, zrzucona z ram, połamana. Suknia, która znajdowała się wtedy na obrazie, została szablą, jakimiś sztyletami zerwana z płótna obrazu. Obraz został poniszczony, przekuty m.in. strzałą. Miejsca przeszycia strzały przez płótno obrazu jest zaznaczone w tym miejscu. Na ikonie Matki Bożej jest wiele tej symboliki tutaj również jakby zawartej i pokazanej. Jedną z tych symboli jest gwiazda, która znajduje się na mefarionie na czole Matki Bożej, na zwieńczeniu chusty otaczającej twarz. Ta gwiazda mówi o dziewictwie Madonny, o jej niepokalanym poczęciu. Gwiazda, która została wykonana w tej sukni, jest takim odniesieniem również do Róży Wiatrów. Zawarta w tym jest myśl skierowania na różne strony świata, jak również odniesienie do morza, do miejsca, gdzie ta suknia była pisana. Sukni, które powstało na Jasną Górę, jest kilka, z których dwie używane są i zmieniane mniej więcej raz do roku podczas konserwacji obrazu. Suknie, które znajdują się na Jasnej Górze, są przepiękne, haftowane, złotymi nićmi, bardzo bogate, gdzie wota były przyszywane do samej sukni. Ta suknia realizowana w bursztynie jest pracą jubilerską, zgodnie z wszystkimi zasadami pisania sukni tego rodzaju metodą. Wykonywałem pracę i dla króla Hiszpanii, i dla księcia Kentu, czy dla królowej Belgii, ale największą radością, największym szczęściem i największym honorem było napisanie sukni dla królowej Polski, dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Każdy człowiek po prostu modli się tak, jak umie. Muzyk będzie wyrażał swoją modlitwę nutami, treścią muzyczną. Ja modlę się w taki sposób, jaki umiem, więc wykonałem tą suknię dla Matki Bożej. Gmina Kolbudy to początek Wysoczyzny Gdańskiej, okalającej historyczny gród nad Motławą od południowego zachodu. Przez jej teren wartko przepływa Radunia i Reknica. To energia płynącej wody oraz umiejętności ludzi potrafiących ją wykorzystać przyspieszyły rozwój gospodarczy okolic. W XXI wieku stale przybywa tutaj mieszkańców, a co ciekawe, osiedlają się ludzie głównie młodzi. Poznawanie lokalnej, barwnej historii, tej bliskiej i nieco odległej, pozwala budować własną tożsamość. Ugruntowuje przeświadczenie, że jest się u siebie i za to się odpowiada. Warto zatem ocalić od zapomnienia to, co godne uwagi. Dlatego chcemy opowiedzieć o interesujących ludziach, zdarzeniach i znaczących obiektach. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że lekcje historii zwykle odbywają się w klasach. Jednak dzisiaj było inaczej. Zaprosiliśmy tutaj pana Tomasza Piefiorę, który nam pomoże w tym projekcie na temat wybuchu II wojny światowej w wolnym mieście Gdańsk. Pierwotnie żeśmy chcieli, nie chciałem was ubierać w mundury, bo są troszeczkę dobrać pod was rozmiary, jest problem. Skąd u pana takie zainteresowania? Człowiek czasami coś musi robić w wolnym czasie, tak? Jedni hodują rybki, inni jeżdżą na rekonstrukcję, bawią się z jednej strony, a z drugiej strony starają się swoją wiedzę przekazać innym. Tak jak macie w tej chwili na załączonym obrazku, no przyjechałem, żeby coś was postarać się czegoś nauczyć. Teraz tak, bagnety, tak? No broń jako taka, karabiny tam stoją, tutaj są pistolety, tak? Jeden, a na przykład drugi, tam cokolwiek. Łopatka, menażki, tak? Menażki, manierka to z czego pijemy, tak? No, puszki na maskę przeciwgazową. Dlaczego mój mundur został zrobiony z innego materiału? Słuchajcie, macie dwa rodzaje materiałów w tej chwili. Akurat koledzy wszyscy mają mundury sukienne. Tutaj leży jeszcze jeden drelichowy. Jak sobie popatrzyliście, powiedzieliście na początku, jak się przebierali, że w tym będzie gorąco. To jest mundur sukienny, taki podstawowy, wojskowy. Natomiast latem jest on całkowicie nieprzydatny żołnierzom. Po prostu w nim się można ugotować. I w tym momencie trzeba wykorzystać coś innego. Stworzono właśnie mundury drelichowe. Twój mundur jeszcze jest do tego ciekawy, bo ma, jak sobie popatrzycie, ma tylko rozpięcie do połowy. I jest wzorowany na umundurowaniu rosyjskim. Pozostałe natomiast, mówię, to są sukienne, grube, tak żeby można po prostu przeżyć zimę w tym umundurowaniu. Z jakiego okresu pochodzą mundury? Słuchajcie, te wasze mundury pochodzą z różnych lat. Ostatni, znaczy pierwszy, ten nasz drelichowy, to jest wzór 24 i w zasadzie był używany od 1924 roku. Natomiast wasze sukienne, mówimy o tych takich zielonych powiedzmy, używała ich oczywiście piechota. One były również ogólnowojskowe. One są, to jest mundur wzór 1919, a weszły do użycia około 1920 roku. Później prowadzono mundur wzór 1936, którego tutaj akurat w tej chwili nie mamy, który charakteryzował się tym, że miał następnie doszyte kieszenie. Z munduru właśnie wzór 36, tutaj pokażę wam drelich. Drelich wygląda w ten sposób, tak? I widzicie, czym on się różni? Ma po prostu kieszenie dodatkowe na piersiach. Chodziło o to, żeby żołnierz miał swój dobytek, mógł łatwo go przechowywać, te rzeczy osobiste, które nosił przy sobie. Czy mundury były także używane w roku 1969? Słuchajcie, praktycznie wszystkie wasze mundury były używane w czasie II wojny światowej. Polska w okresie międzywojennym była dosyć biednym państwem i nie było ich stać na to, żeby sobie co parę lat zmieniać mundury. Natomiast dowód, że to akurat nam do 1939 roku mundury pasują, dlatego że mają już guziki z późniejszego okresu, obowiązującego od 1936 roku. A czym charakteryzuje się mój mundur? Słuchaj, twój mundur w zasadzie jest bardzo podobny. Jak sobie patrzycie na te mundury, no to ten już ma dodatkowe kieszenie, ale nasz wzór 36 również miały. Ma troszeczkę inne guziki, ma generalnie naramienniki, ma patki. Wszystko jest prawie takie same w obu armiach. Mundury obu armii różniły się niewiele, poza tym, że kolorem, tak? Bardzo świetnie sprawdzał się w warunkach takich jesiennych w polskim lesie. To jest bardzo kamuflażowy kolor. Natomiast Niemcy mieli to wszystko bardziej dopracowane, aczkolwiek na etapie takim, jak macie w tej chwili ubrane mundury, to one się nie różnią niczym. Mój mundur też jest innego koloru, może coś na temat tego munduru. Jest to mundur marynarski. Marynarze jest już brane w tej chwili w spodnie marynarskie i tak zwaną bosnankę, czyli półpłaszcz. Także żołnierze mieli takie w tej chwili kurtki, przekładając na dzisiejsze, jak ty masz w tej chwili. No i w tym poszli na wojnę w 1939 roku. Witam Was serdecznie na Westerplatte. Tak jak obiecałem, spotykamy się w tym miejscu. Westerplatte, miejsce symbol, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września 1939 roku, godzina 4:48, salwa z pancernika Schleswig-Holstein. Jesteśmy w tej chwili na początku Westerplatte. Jak sobie popatrzycie, jest kanał portowy, Wisła. Natomiast na tym zakręcie, to jest zakręt 5 gwizdków, stał pancernik Schleswig-Holstein. Rozpoczął ostrzeliwanie z tego miejsca. Słuchajcie, jesteśmy teraz przy samej stacji kolejowej. No w zasadzie najważniejsze miejsce na Westerplatte, jeżeli chodzi o historię taką przed 1939 rokiem. Po co tutaj była potrzebna stacja kolejowa? Jak sądzicie? Stacja kolejowa mogła być potrzebna do przewozu towarów, które trafiały tutaj do portu. Super. Idziemy cały czas torami. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, które jest dosyć charakterystyczne. Jak sądzicie, co tutaj było? Zapewne znajdował się magazyn amunicji. Dobra, super. A dlaczego to jest takie malutkie? Generalnie chodziło o to, żeby tej amunicji nie składować zbyt wiele. Poza tym amunicja jest ciężka. A po co są tutaj te takie wały dziwne? Wały są po to, aby fala uderzeniowa nie rozniosła się i nie uszkodziła innych budynków mieszkalnych. No, innych budynków mieszkalnych na szczęście na Westerplatte nie było, tylko po drugiej stronie rzeki, ale jakby tutaj te amunicyjne magazyny wybuchły, na pewno były duży problem. Słuchajcie, to jeszcze jako ciekawostka, popatrzcie sobie, tutaj macie taką metalową blachę. Ta blacha jest również z 1939 roku, ona była dużo wyższa, to był falochron. Za tym falochronem skradali się Niemcy i podchodzili tam praktycznie dużo dalej, aż pod placówkę Fort. Słuchajcie, doszliśmy w tej chwili na taki betonowy obiekt, który nazywa się fortem. Jak żeście zobaczyli tam datę, w którym roku on powstał? Fort powstał w roku 1911. Słuchajcie, 1911 rok. Było to, słuchajcie, stanowisko dalmierza. Mierzyło się odległość oczywiście do okrętów, które nadpływały nam od strony morza, tak? I to było zapasowe stanowisko obserwacyjne dla baterii artylerii nadbrzeżnej. Tutaj to jest cmentarzyk symboliczny, tak? Także tutaj nie ma szczątków, to miejsce symbolizuje obrońców. Macie tutaj ten kształt na krzyżach, to jest kształt nieśmiertelników, tak? Każdy żołnierz miał nieśmiertelnik, który po śmierci był łamany. Jedna część zostawała na zwłokach, drugą zabierał dowódca, zabierał oddział, tak? Żeby było po prostu wiadomo, że ktoś zginął i w którym miejscu zginął. Henryk Sucharski, dowódca obrony Westerplatte, Virtuti Militari. Za mną znajduje się jedna z 6 wartowni na Westerplatte. Jako jedyna jest dostępna do zwiedzania. Obecnie znajduje się tam Muzeum Historii Miasta Gdańsk. Została ona zbudowana razem ze 6 wartowniami w latach 30. XX wieku. To jest nietypowa dosyć wartownia, bo równocześnie miała ta przybudówka, była, nazwijmy to, więzieniem. Generalnie miała taką izbę. W razie gdyby się okazało, że na Westerplatte ktoś wtargnął, można go było do czasu przybycia dowódcy przetrzymać. I taka była oficjalna funkcja tych obiektów. Natomiast Polacy nie mogli budować na Westerplatte żadnych umocnień stałych, ale wymyślili sobie sprytny system, że wszystkie wartownie miały odpowiednie podpiwniczenia. Jeżeli sobie popatrzycie na te dwa otwory, jeden i drugi, w tamtym miejscu były stanowiska ciężkich karabinów maszynowych. One były doskonale zakamuflowane. W czasie jakichkolwiek kontroli czy inspekcji one były zasłonięte. Nie było ich widać. Westerplatte atakował m.in. pancernik Schleswig-Holstein. Jego główną bronią były armaty kalibru 280 mm, 28 cm, czyli macie tutaj pocisk tego kalibru. Stoimy przed garażami koszar, które zostały wbudowane w 1934 roku. Mieściły się tutaj zbrojownie i inne ważne kwatery wojskowe. Kompleks był pierwotnie postawiony na planie litery T, ale po wojnie kilka części budynku zostało zniszczonych, na przykład przy budowie pomnika. Zapraszam do środka. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w koszarach, jesteśmy w pomieszczeniu, w takiej kabinie bojowej. Jak sobie popatrzycie, po lewej i po prawej stronie są otwory strzelnicze z podstawami fortecznymi pod ciężkie karabiny maszynowe. Po tej stronie mamy jeden, a tutaj w tej części mamy dwa takie otwory. Jak obiekt koszar był zbudowany bardzo charakterystycznie, mianowicie chodziło o to, że w czasie bombardowania, czy żeby obiekt, który zostanie zbombardowany, gruz, który się wytworzy, spadał pięterko niżej albo 2 piętra niżej i tworzył dodatkowo warstwę betonu, która była trudniejsza do przebicia. Poziom zerowy, ten, w którym w tej chwili jesteśmy, piwnicę, miał pozostać nienaruszony. I to, co widzicie w tej chwili, tutaj te zniszczenia, one wcale nie powstały w 1939 roku. Tutaj, jak sobie popatrzycie, jest strop, nam jest taki wygięty od dołu, czyli źródło wybuchu, centrum wybuchu musiało być w tym miejscu. W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, detonowano tutaj zbędną amunicję. Dlatego te koszary zostały zniszczone dużo, dużo później, już po zakończeniu działań wojennych. Jesteśmy teraz przy wartowni numer 3. Wartownia numer 3, można powiedzieć, że jest takim najbardziej charakterystycznym obiektem, w jaki sposób chowano obiekty, chowano strzelnice. Mianowicie, była to pierwotnie piękna willa, którą pod spodem wykopano odpowiednie tunele, wzmocniono je betonem i dzięki temu powstała wartownia. Strzelnice pięknie widać po obu stronach obiektu. Przed chwilą nasza młodzież odszukała strzelnice od strony kanału portowego, a tutaj od naszej strony strzelnice są w rogu budynku. Natomiast stąd był bezpośredni widok na drugą stronę kanału. Pomnik Obrońców Wybrzeża stoi u wejścia do portu gdańskiego. Wznosi się na wysokość 25 metrów, składa się z 236 granitowych bloków. Pomnik został odsłonięty w 1966 roku. Na monumencie widnieją płaskorzeźby, które ukazują bitwy morskie, w których uczestniczyli polscy żołnierze. Pomnik upamiętnia tragizm wojny oraz oddaje hołd żołnierzom, którzy bronili Westerplatte. Znajduje się pod pomnikiem. Znajduje się tutaj 7 zniczy, które symbolizują 7 dni obrony, a po 7 dniach nastąpiła kapitulacja. W 1987 roku znajdował tutaj się ołtarz, gdzie przemawiał Jan Paweł II. Oto słowa, które powiedział. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić dla siebie i dla innych. Dzięki panu Tomaszowi mogliśmy odbyć lekcje historii, dzięki której poznaliśmy umundurowanie oraz arsenał żołnierzy. Dzisiaj, czyli 24 listopada na Westerplatte, mogliśmy zobaczyć, w jakich warunkach wybuchła II wojna światowa. Jesteśmy teraz przekonani i możemy głośno wyraźnie powiedzieć, że nigdy więcej wojny.